redaktorze, w telewizji publicznej trwa konkurs. Zgłosiło się tylko kandydatów, w tym obecny prezes TVP Jacek Kurski. Kto wygra ten konkurs i czy coś w telewizji się zmieni? Nie sądzę, żeby się cokolwiek zmieniło, jeżeli to myślę, że na gorsze może się tylko zmienić, ponieważ ta cała konstrukcja mediów narodowych jak najgorzej telewizji publicznej wróży. Nie zgłosił się też żaden kandydat, który byłby kandydatem innym niż innym życiorysowo, merytorycznie, intelektualnie niż ci, którzy się zgłosili. Nie ma tam dla mnie żadnej osobowości, która by rokowała pozytywnie przyszłości telewizji polskiej. Na dodatek te ostatnie wydarzenia, z którymi mamy do czynienia, dymisje, wzajemne kłótnie, rugi, świadczą jak najgorzej przed tym konkursem i myślę, że sądzę, że konkurs jest rozstrzygnięty. Moim zdaniem prezesem telewizji polskiej zostanie Jacek Kurski i sprawa jest dla mnie jasna. Nic innego się nie stanie. No to jest po tym, z czym mieliśmy do czynienia przez ostatnie pół roku. Z masowymi czystkami politycznymi, merytorycznymi, z rozbijaniem programu, wygonieniem z telewizji publicznej ludzi z dorobkiem publicystycznym, artystycznym. Po prostu według mnie nie daje żadnych szans, żeby nastąpiła jakakolwiek poprawa w tym medium.